Mam nadzieję, że kontrakt między FSM a włoskim Fiatem zostanie podpisany do końca lutego, powiedział wiadomością przewodniczący polskiej grupy negocjacyjnej Zbigniew Piotrowski. Umowa przewiduje zakup przez koncern Fiata 51% akcji fabryki samochodów małolitrażowych. W grudniu ubiegłego roku ruszyła produkcja samochodu Cinquecento, oznaczonego symbolem X179. Porozumienie, zgodnie z podpisanym w 1987 roku kontraktem między FSM a włoskim Fiatem, dawało polskiej fabryce ponad 817 milionów marek niemieckich kredytu. Polacy mieli spłacać pożyczkę pieniędzmi, które uzyskają, sprzedając poprzez sieć handlową Fiata samochody Cinquecento. W maju ubiegłego roku Fiat zgłosił chęć zakupu dużego pakietu akcji FSM. W październiku podpisano w tej sprawie list intencyjny. Po ostatniej wizycie premiera Olszewskiego w Rzymie ustalono, że sfinalizowanie kontraktu powinno nastąpić na przełomie lutego i marca. W tym przypadku mówimy nie tylko o wykupie akcji FSM-u, ale mówimy również o wielkich nowych inwestycjach w tym przedsiębiorstwie na skalę, która w warunkach polskich nie ma sobie porównywalnej. Wartość kontraktu szacowana jest na 600-800 milionów dolarów, czyli sumę rzadko spotykaną w inwestycjach motoryzacyjnych. Jednak Włosi nie ukrywają, że przejęcie 51% akcji oraz nowa polityka inwestycyjna zmusi do zmian kadrowych w zakładzie. Fabryka dzisiaj zatrudnia 23 tysiące ludzi, natomiast będzie musiała w przypadku zamknięcia całego tematu restrukturyzacji fabryki wejścia kapitału zagranicznego obniżyć zatrudnienie o 2000 ludzi. Związkowcy przekonani są jednak, że drogą negocjacji uzyskają optymalne warunki zatrudnienia pracowników FSM-u. Jako związek wystąpiliśmy do państwa o pewne zmiany w umowie końcowej i aby mieć wpływ na opinię tej umowy, a zarazem dopilnować w tej umowie wszystkich spraw dotyczących pracowniczych, jak płace, zatrudnienie, warunki socjalne i BHP pracy. Prestiżowa motoryzacyjna prasa włoska oraz tamtejsi inwestorzy uważają, że Fiat nie może wycofać się z prowadzonych z FSM negocjacji. Turyński koncern nie ma odwrotu. Już wcześniej pisano, że dzięki udziałowi w prywatyzacji polskich fabryk Fiat ma szansę uzyskać charakter naprawdę międzynarodowy. Dodam, że globalna strategia tej firmy doznała w roku ubiegłym dwóch poważnych porażek. Cinquecento jest ważnym krokiem na wschód i Fiat nie może z niego zrezygnować. Oczywiste jednak, że znając kiepską kondycję finansową naszych fabryk, jego negocjatorzy starają się uzyskać możliwie najlepsze dla strony włoskiej warunki. Dla wzmocnienia pozycji finansowej zakładu Ministerstwo Finansów obniżyło podatek obrotowy z 20 do 5% w przypadku Cinquecento, a do 10% na produkcję maluchów. Ministerstwo Finansów uznało, iż nie można obecnie dopuścić do upadłości fabryki. Konsekwencją tej upadłości byłoby między innymi pozbawienie budżetu w ogóle wpływów z tytułu podatku, a ponadto powstałaby konieczność wypłacania zasiłków dla osób pozostających bez pracy. Także przedstawiciele koncernu Fiata uważają, że w FSM należy produkować oszczędny, lecz przede wszystkim tani samochód. Przy ogromnej konkurencji producentów aut, jedynym istotnym warunkiem sprzedaży Cinquecento na włoskich i europejskich rynkach ma być jego cena. Sami Włosi potrzeby swoich klientów w tym roku oceniają na 50-60 tysięcy aut. Na polski rynek także w tym roku trafi 27 tysięcy tych samochodów. Jednak już dziś z informacji punktów dealerskich sprzedaży Cinquecento wynika, że cena tego auta z dwucylindrowym silnikiem 59 milionów złotych stanowi dla wielu Polaków skuteczną barierę nabycia tego pojazdu. Dyrekcja FSM nie wyklucza jednak możliwości podwyższenia ceny Cinquecento jeszcze w tym kwartale. Nie wiadomo zatem, czy sprzedaż samochodu nie spadnie, jeżeli decyzja o podwyżce ceny wejdzie w życie. To wszystko w tym wydaniu wiadomości. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.